powiedziałem, mamy 5 mediów komunikacji. Jest to władza skodyfikowana w prawo, pieniądz, piękno, prawda i miłość. W tabelce, w systemach społecznych, którą możecie znaleźć w książce Niklasa Luhmanna, są te 4 wymienione, ale jest też piękno dodatkowo opisane. W każdym bądź razie, tak jak już mówiłem, są to ogólnospołeczne media komunikacji, które służą do tego, żeby się porozumiewać między sobą, między tak jak mówi to Niklas Luhmann, my jesteśmy ego i system, który jest naprzeciwko nas, nazywamy alter. A dlatego ta najprostsza forma komunikacji przybiera postać takiego sprzężenia zwrotnego, o czym zresztą mówił Dominik tam, opisując wzór mazurowski i sprzężenia, które w nim występują. W każdym bądź razie, teraz chciałbym powiedzieć o tym pierwszym medium komunikacji, takim najprostszym, najbardziej, można powiedzieć, podstawowym, czyli władza. Tak naprawdę władza zaczyna występować od poziomu biologicznego, bo na przykład na poziomie fizycznym w zasadzie nie występuje, bo jeżeli gdzieś tam kometa sobie przebiega i gdzieś tam ściąga ją grawitacja gwiazdy, to jest to pewien rodzaj władzy, ale tak naprawdę jest to tylko takie podleganie prawom fizyki. Nic więcej. Natomiast na poziomie biologicznym już najprostsza bakteria posiada władzę nad swoim środowiskiem, czyli poszukuje pożywienia, pożera jakieś tam różne rzeczy, najczęściej organiczne, a czasami też nieorganiczne, ale również może się przemieszczać, czyli posiada władzę i nad sobą, i nad pewnymi elementami swojego otoczenia. I im bardziej zaawansowany organizm, tym więcej władzy posiada. Człowiek jako taki posiada już w zasadzie bardzo dużą władzę, ponieważ po pierwsze posiada chwytne palce, chwytne dwie dłonie, chwytne palce, czyli posiada władzę nad materią, nad dzidą, nad kamieniem, nad ogniem, generalnie nad wieloma rzeczami, coraz większą ilością rzeczy. Natomiast dzięki posiadaniu mózgu ta władza uzyskuje jeszcze coś takiego, co się nazywa najpierw świadomość, a później samoświadomość. Bo bakteria ma świadomość, jakąś tam szczątkową świadomość, że ma władzę, bo może pożreć pożywienie albo może nie zdążyć, nie dogonić. Natomiast człowiek posiada nie dość, że świadomość posiadania władzy, to również posiada samoświadomość. Czyli wie o tym, że może sprawować władzę. I teraz w tej początkowej naszej grupie, o której mówiłem, sprzed 2,5 miliona, sprzed półtora, sprzed 20, 30, 10 tysięcy lat temu, ta władza jako medium komunikacji było o tyle ważne, że na przykład grupa oddawała komuś kompetencje sprawowania tej władzy. Z tym, że była to kompetencja oparta o autorytet, bo na pewno nie było czegoś takiego, że ktoś dał łapówkę w grupie pierwotnej, żeby zostać wybrany przywódcą. Najczęściej ludzie dobrze wiedzieli, co będzie dla nich najlepsze i wybierali tych ludzi, którzy będą najlepiej dbać o interesy grupy. I później, kiedy w zasadzie rozpoczęła się rewolucja rolnicza, ta władza została zawłaszczona przez najsprawniejszych. I to spowodowało niebywały rozwój cywilizacji, ale też jednocześnie stało się hamulcem w wykorzystywaniu tego, o czym ja wam mówiłem, czyli najpotężniejszego narzędzia we wszechświecie, ludzkiego
umysłu, ludzkiej świadomości połączonej w grupie. Jeżeli pewna grupa ma bilion, 2 biliony, 3 biliony neuronów i potrafi się porozumiewać, to może kiedyś o tym powiem, na poziomie gramatyki kontekstowej, czyli tak naprawdę na tym poziomie najprostszym, ale równocześnie obejmującym, ogarniającym całą rzeczywistość. To, że na przykład wyskakuje z zarośli lew, to nie ma czasu na długie debaty, po prostu mówi się, tu trzeba walczyć i trzeba się bronić i w zasadzie nie używa się aż tylu słów, które ja powiedziałem. Wystarczył jeden okrzyk, wszyscy już wiedzieli, o co chodzi i grupa działała bardzo sprawnie. Był to pewien rodzaj, nawet można powiedzieć, takiej trochę może to za duże słowo, ale telepatii, ale w każdym razie porozumiewania się pozawerbalnego. I ponieważ to zostało zaprzepaszczone, to mamy oczywiście bardzo potężne mamy kulturowe artefakty, czyli zabytki i tak dalej, ale ta grupa, która straciła swoją zdolność, rozrosła się nadmiernie, oddała komuś tą władzę i dzięki temu, że oddała tą władzę, a właściwie przez to, że oddała tą władzę, zatraciła własne motywacje do takiego działania, które byłoby samoistne. I dlatego tą motywację musiało zastąpić inne medium. I tym medium był pieniądz. Ale o tym następnym razem.